prezes Fundacji Spełnionych Marzeń, Tomasz Ocuch. Dziękuję bardzo, witam was serdecznie. Taka refleksja, dzisiaj rano o 5 obudziłem się, no bo dlaczego nie, w końcu jest onkoliga. Spojrzałem przez okno i zobaczyłem deszcz i wpadłem w depresję, ale ja wiedziałem, że nad nami czuwa opatrzność i no i mamy piękną pogodę. Cieszę się, że możemy w tak pięknych okolicznościach pogodowych spotkać się znowu na WF-ie, znowu na stadionie lekkoatletycznym po to, żeby rozegrać dzisiaj pierwsze mistrzostwa piłki nożnej. Pierwsze i cykliczne, następne odbędą się już za 2 lata. Dziękuję wszystkim drużynom, polskim i zagranicznym, które stawiły się dzisiaj na naszej imprezie i reprezentują swoje ośrodki i swoje kraje. Wszystkim życzę zdobycia jak największej ilości medali i pucharów. Mam nadzieję, że widzieliście te piękne puchary ufundowane przez PZPN. Medale od fundacji, puchar od fundacji. I wszyscy, którzy są tu obecni, opiekunowie, rodzice, zawodnicy już wygrali. Wygrali z chorobą nowotworową i żeby to upamiętnić, każdy z zawodników dostanie ode mnie pamiątkowy medal. Oprócz tych, które zdobędą jutro na boisku piłkarskim, dostaną jeszcze medale pamiątkowe. Dziękuję. Dzięki Tomku, a propos tego deszczu, ja myślałem, że mi się spryskiwacze po prostu w ogrodzie włączyły, ale to dobrze, to akurat widocznie coś nad nami czuwa, czy ktoś nad nami czuwa, ponieważ podobno lekko zmoczona murawa daje lepszy poślizg piłce, także to było prawdopodobnie zamierzone. Ile ja się nowych rzeczy dowiem tutaj. Drodzy Państwo, szanowni nasi widzowie, kibice i zawodnicy, żadne mistrzostwa nie mogą się odbyć bez oficjalnego hymnu. Na żywo, w wykonaniu całego zespołu, który specjalnie na tę okazję przyleciał do nas, do Warszawy. Przed Państwem Leon Woci i premiera utworu Wyłam! Challenges for us, many roads to go ahead, many battles won and lost, many things to touch and to know. Sometimes when we are locked down, sometimes when people we can't stop.
Brawo, drodzy Państwo. Teraz czas na naszych gości. Dzisiejsze wydarzenie nie odbyłoby się przecież bez zaangażowania naprawdę wielu osób, firm, urzędów. Najbliższy czas ich wszystkich przywitać i zaprosić na scenę. Serdecznie witamy naszych gości honorowych. Witamy i zapraszamy na scenę panią minister Annę Krupkę, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zapraszamy do nas. Teraz starajmy się utrzymać te brawa przez długi czas, nie przerywajmy ich w ogóle. Zapraszam bowiem panią wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, panią Renatę Kaznowską oraz panią Magdalenę Lerczak, przedstawicielkę Biura Komunikacji i Polityki Społecznej miasta stołecznego Warszawy. Pana dyrektora Biura Sportu miasta stołecznego Warszawy, Marcina Kraszewskiego. Zapraszamy rektora uczelni, która nas dzisiaj gości, czyli Akademii Wychowania Fizycznego, pana profesora Andrzeja Mastalerza. Zapraszamy wiceburmistrza dzielnicy Śródmieście, panią Magdalenę Wojciechowską. My się będziemy przesuwali. Zrobimy zapraszamy miejsce. Państwa tutaj. Zapraszamy pana burmistrza dzielnicy Bielany, pana Grzegorza Pietruczuka. Sekretarza ambasady Słowacji, pana Richarda Celdera. Zapraszamy również doradcę ambasadora Litwy, pana Arturasa Walionisa. Zapraszamy sekretarza ambasady Ukrainy, Wasyla Jordana. Zapraszamy również pierwszego radcę ambasady Turcji, pana Hakana Abadzi. Dyrektora Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, pana Grzegorza Saja. Zapraszamy radcę Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, panią Ewę Talmę. Zapraszamy prezeskę Amrit Oriental Food, panią Justynę Sypkę. I zapraszamy też dwie osoby, dwóch panów, którzy na tej naszej scenie, estradzie na AWF-ie występowali już nie raz. Współtwórcę Onkoligii, a wcześniej Onkoolimpiady Waldemara Skowrońskiego, a także wieloletniego przyjaciela fundacji, takiego dobrego ducha, anioła stróża, żeby nie powiedzieć współ spiritusa movensa Fundacji Spełnionych Marzeń, czyli Szymona Majewskiego. Witamy Państwa wszystkich. Witamy Państwa wszystkich. Dziękujemy również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przekazanie listu dla naszych zawodników, który zostanie dzisiaj odczytany. I prosimy o odczytanie tego listu przez panią minister Annę Krupkę, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szanowni Państwo, panie prezesie, szanowni Państwo samorządowcy, ale przede wszystkim uczestnicy, zawodnicy, którzy dzisiaj będą brali udział w Onkolidze Dzieci i Młodzieży 2019. Pan premier Mateusz Morawiecki, którego reprezentuję dzisiaj na tym uroczystym otwarciu, na tych uroczystościach, które zapoczątkują wasze sportowe zmagania, skierował do was wszystkich list, który pozwolę sobie odczytać. Warszawa, dnia 20 lipca 2019 roku. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na pierwsze międzynarodowe mistrzostwa w piłce nożnej Onkoliga Dzieci i Młodzieży 2019. Żałuję, że nie jest mi dane uczestniczyć w tej wyjątkowej imprezie sportowej. Wszystkich zebranych na stadionie lekkoatletycznym Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego zapewniam o mojej pamięci i przekazuję serdeczne pozdrowienia. Rozpoczynające się dzisiaj sportowe zmagania to niezwykłe przedsięwzięcie. Włącza ono dzieci i młodzież po zakończonym leczeniu onkologicznym w nurt codziennego życia i dowodzi, że sport nie wyklucza, że każdy może czerpać z niego to, co w nim najbardziej wartościowe, bo pięknem sportu nie jest pokonywanie rywali, ale przede wszystkim własnych ograniczeń. Szczególne wyrazy wdzięczności i uznania pragnę przekazać Fundacji Spełnionych Marzeń, która od 17 lat aktywnie wspiera małych pacjentów oddziałów onkologicznych w walce z nowotworami. Państwa niezwykłe inicjatywy wprowadzają w ich życie, a także ich rodzin, radość i optymizm. Tak ważne w leczeniu. Z całego serca Państwu za to dziękuję. Uczestnikom dzisiejszych
zawodów i kibicom życzę, by to radosne wydarzenie przyczyniło się do przełamywania barier. Życzę Państwu niezapomnianych emocji, a młodym ludziom ducha sportowej rywalizacji w atmosferze fair play przy okazji do nawiązywania nowych fascynujących znajomości, które przetrwają lata. Serdecznymi pozdrowieniami. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Dziękujemy serdecznie pani minister, dziękujemy serdecznie panu premierowi. Proszę państwa, jeżeli macie chęć, potrzebę, ochotę wypowiedzieć się, to jest właśnie ten moment. Z tego co wie pan Grzegorz Saja, czyli pan dyrektor w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. I pani prezydent również będzie chciała coś powiedzieć. Zapraszamy. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ja bardzo szybko i bardzo krótko. Panie prezesie, bardzo serdecznie gratuluję tej niesamowitej determinacji i niesamowitej energii, którą potrafi pan zarazić po prostu wszystkich. Dlatego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy od wielu lat wspiera, pomaga i uczestniczy w tym wydarzeniu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w tym roku możemy wesprzeć tak fantastyczną inicjatywę. Chciałam przede wszystkim młodzieży powiedzieć, bawcie się dzisiaj dobrze, bo to jest wasz dzień. Wy dzisiaj macie się już tylko bawić. Swoją walkę wygraliście, a ten dzień, jutrzejszy dzień, to jest czas dla was, dla świetnej zabawy. To, że będziecie walczyć fair play, to jestem akurat święcie przekonana. Dzisiaj po prostu wiele uśmiechu i świetnej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani prezydent, dziękujemy serdecznie pani prezydent, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Panie Grzegorzu, zapraszamy. Szanowni państwo, drodzy uczestnicy, najmłodsi, bardzo kolorowo ubrani, ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z wami być z dwóch powodów. Z takiego powodu, że mam przyjemność reprezentować pana rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca, ale też tak prywatnie, jestem wielkim fanem piłki nożnej. Ja każdy mecz oglądam w kolejce ligowej, mecze reprezentacji. Wczoraj się rozpoczęły rozgrywki ligowe na naszych boiskach ekstraklasy. Są mecze rozgrywane w Białymstoku, w Warszawie, w Krakowie, natomiast myślę, że hitowe mecze tego weekendu odbędą się w ten weekend na Marymąckiej w Warszawie i bardzo się z tego cieszę, gratuluję organizatorom, gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te pierwsze mistrzostwa mogą się odbyć, a wam, drodzy uczestnicy, którzy wygraliście już niejedne zawody, życzę tego, żeby to były dla was niezapomniane chwile i każdy z was już jest, teraz jest zwycięzcą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Szanowni państwo, pierwszą edycję Onkoligi współfinansowaniem i patronatem objęli Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt jest dofinansowany w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2019, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Stołeczne Warszawa. A patronatów honorowych udzielili premier Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent Warszawy, minister zdrowia, marszałek województwa mazowieckiego, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Komitet Olimpijski. To wydarzenie nie odbyłoby się bez zaangażowania i wsparcia naszych partnerów. Pragniemy gorąco podziękować Fundacji PZU oraz Fundacji Lotto za dofinansowanie Onkoligi. Dziękujemy firmom 4F, Mastercard, Amrit Oriental Food, Polska Woda, NBP, Klub Integracji Europejskiej, Elite Club Monaco, Lasevr, Studio Kawa, Bespoke, Budimex, Endorfina, Sage oraz Kapi. Występującym dzisiaj zespołom i artystom będzie przez cały czas, będą towarzyszyć zespoły takie jak Leon Voci, Cheer Angels, UKS Running Team, Ritmo Bloco, Warszawski Klub Kendo i Dawid Jarzębowski. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim zespołom i artystom. Również za wspaniałe stoiska podziękowania kierujemy dla Klubu Robota, Małego Inżyniera, Grupy Wolnowariackiej oraz Niewidzialnej Wystawy. Dziękujemy również patronom medialnym, wśród nich TVP3 Warszawa, Gazecie Polskiej, Radio Kolor, Radio Warszawa, Radio Campus, Rynek Zdrowia.pl oraz Kobiety Medycyny i Portale Medyczne. Szanowni państwo, teraz chcielibyśmy poprosić przedstawicieli ambasad Słowacji, Ukrainy, Litwy oraz Turcji o przywitanie swoich drużyn w ich języku ojczystym, w ich językach ojczystych. Zapraszamy sekretarza ambasady Słowacji, pana Richarda Celdera. Proszę bardzo. Quick words. I'm honored to be here and spend this beautiful Saturday time and bring the greetings from Slovakia. Slováci, držte sa.
Zapraszamy sekretarza ambasady Ukrainy, pana Wasyla Giordana. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, bardzo dziękuję, że mamy możliwość tutaj z Państwem razem witać ukraińską drużynę i mamy nadzieję, że ten trzeci, kolejny raz w tym roku nasza drużyna zostanie jak nie mistrzem, to chociaż wicemistrzem świata. Drugi moje співвітчизники, я щиро надіюся, що ви сьогодні покажете, що ви здатні на те, щоб перемогти. Навіть українська група «Львівські голоси» українською, вона так звучить, приїхала вас підтримати і заспівала для вас гімн. Маю надію, що ви переможете. Удачі вам! Ви молодці! Zapraszamy doradcę ambasadora Litwy, pana Arturasa Wolionisa. Wśród zwycięzców. Impreza jeszcze zaczyna się, a wszyscy już są zwycięzcy. Zapraszam zatem pierwszego radcę ambasady Turcji, pana Hakana Abadzi. Thank you very much to Polish government. Thank you very much to all organizers, sponsors and participants. The Turkish team is not unfortunately still here, but they will come. They will be last, probably not the least. And sports and high spirits are the best solutions for many challenges in life. So I wish all the best success to participants. I am sure they will have a great time. Thank you again. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, przyszedł czas na atrakcję. Gimnastyka artystyczna. To nie wiem dlaczego jest dyscyplina olimpijska sportu tylko dla dziewcząt. Ja na przykład zawsze miałem takie potrzeby, żeby pofikać, nigdy nie dałem rady. Prawdopodobnie dlatego, że nie miałbym i tak szans wystąpić na olimpiadzie. Charakteryzuje. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu. Bardzo chcieliśmy Państwu. Cheer Angels, Cheerleading Academy. Śmiało ciało, wygin nam śmiało ciało, dla mnie to mało.
Was? A ja sobie też popatrzę, jak przebiegałem, proszę Państwa. Aż mnie kusi, żeby zapytać, czy nie marzyłeś o cheerleadingu. Która odbędzie się w 2021 roku, odbyła się zdecydowanie lepiej. Przypominam, że w przyszłym roku, w 2020, kolejna, no już nie onkoolimpiada, tylko Igrzyska Spełnionych Marzeń. Duża impreza sportowa, gdzie wszyscy będą mogli znaleźć jakieś dla siebie interesujące wydarzenia sportowe. Ale jeśli jesteśmy właśnie w okolicach sportu, który mam nadzieję wam się nie przejadł jeszcze i mam nadzieję, że wszyscy już zjedli albo przynajmniej kończą jedzenie, to chciałbym zaprosić na scenę naszych gości. To są specjaliści, oni się schowali, a nie schowali się, są w tej stronie. Myślę, że jak wejdą na scenę, to będzie wszystkim wiadomo, kto to jest i co to będzie. To są fani walk kendo, dobrze powiedziałem, warszawski klub, tak, świetnie, są mistrzami, bo tu jeden kolega chciał mi mówić, że są mistrzami czegoś, pewnie są, bo wyglądają bardzo profesjonalnie. Dla tych, którzy są zafascynowani walkami wschodu, oni pewnie coś powiedzą na temat tego, skąd pochodzi, żebyśmy nie opierali się tylko i wyłącznie na tym łuceniu tymi kijami i mieczami, ale myślę, że dowiemy się czegoś ciekawego na temat, co to jest kendo, gdzie się zrodziło i dlaczego jest tak interesujące. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jesteśmy zespół Leon Włoczy, przyjechaliśmy z Lwowa, trochę z daleka. Ale troszeczkę tak słabo po polsku mówimy i nie wiem, może jakoś się dogadamy do końca naszego występu. I właśnie teraz chcielibyśmy zaśpiewać ten piękny hymn Onko Lidii, który bardzo lubimy i cieszymy, że możemy to zaśpiewać dzisiaj dla Was. I poproszę, we are the one, śpiewamy razem. Many challenges for us, many roads go ahead, many battles won and lost, many things to touch and to know. Sometimes when we are not down, sometimes when it's hard to breathe, there's no time to die and die. Let me have to get up.
Pod improvvisare mi va del vento rapido. E incominciò a volare nel cielo il grido. Wow! I razem. Nie blu, nie jak i twój blu.